Witam Was ponownie w grze Horizon Zero Dawn, a konkretnie w dodatku DLC The Frozen Wilds. Ja jestem Sarge i powróciłem do Sekuli, żeby oddać jej ostatnie już barwniki. Popatrz na te znaki. Co widzisz? Chyba ruiny. Ruiny zalane przez powódź. To ciekawe. Ja widziałam góry i koniec wiosennych roztopów. To kto... Ma rację. Sztuka tak nie działa, Nora. Kiedy mówią o moich dziełach, zawsze pytają: przeszłość czy przyszłość? Przestroga czy radość? A czemu nie wszystkim jednocześnie? Każdy ma prawo do swojej interpretacji danego dzieła, prawda? Tymczasem już oddaliśmy dwa zestawy. Pora na ostatni, czyli ten drugi, tak naprawdę. I to będzie wszystko. Dobrze, dobrze. Mogą być ciemne jak siniaki lub jasne jak oburzenie. Nazywam je twarzami starszych plemienia. To ja. Może to jest czyni maszyn, co wygląda jak ty. Dokąd zmierza? Kto to wie? Ku ruinom, w góry, przez fale i lody. Przeszłość, przyszłość, przeznaczenie. Ale na pewno nie odczuwa strachu. Pomogłaś mi. Natchnęłaś. Tak jak ludzi z kraju. Nie zapominaj o tym, Aloy, proszę. Nie zapominaj. No proszę, byłem ciekaw, jak będzie ten malunek wyglądać już w takiej końcowej wersji. Mieliśmy okazję zobaczyć. Tutaj też zresztą widać. Aczkolwiek jeszcze będę musiał się dokładnie przyjrzeć na tej scence przerywnikowej później w trakcie montażu, bo malunek jest spory. A mniej więcej można zobaczyć, jak to się prezentuje, ale faktycznie tutaj jakby była Aloy, okazała się takim natchnieniem dla Sekuli. Dobra robota, ale nie jestem gotowa zejść na ziemię. Cudowne. Dzieło Sekuli to przyjemna ozdoba pieśni Kresu. A proszę, jak słyszycie, ludziom też się podoba. Słuchaj i ucz się, cudzoziemko. Może docenisz nasze zwyczaje. W takim razie ja bym teraz zszedł, tylko żeby tutaj mi się krzywda nie stała. Spróbujmy tędy. Z każdym oddanym zestawem Sekuli schodziła coraz to niżej, aż w końcu dokończyła dzieło. Więc to by było na tyle i w dzisiejszym odcinku ogólnie chciałem nadrobić wszelkie zaległości, zanim zabierzemy się za dalszą część wątku fabularnego. Zaczniemy od zdobycia jeszcze paru niebieskierek. Przeniesiemy się tutaj, dlatego że w pobliżu, jak widzicie, trochę tych surowców jest do zdobycia. No ale nie zapomnijmy przypadkiem o tym, żeby jeszcze otworzyć tę skrzynię, którą dostaliśmy w nagrodę. Splot ubioru, zwój broni, niebieskierka i echownik. Teraz możemy ruszać już, szukać tych niebieskierek. Ja już sobie z pomocą fokusa obadałem przynajmniej dwie albo trzy. Jedną można znaleźć tutaj na dole. A kolejne wydaje się, że są właśnie wyżej, tylko jeszcze będę musiał znaleźć drogę, żeby tam się dostać. Bo też mi, kurczę, fokus tutaj wskazywał, że tam dalej będą następne, między innymi po tej stronie. Ciekawe, czy nie będzie ich też, kurczę, na tych różnych poziomach, bo to ciężko będzie właściwie się zorientować. Jak to zwykle bywa w przypadku tych niebieskierek, które mamy gdzieś tam w górach. I w ogóle jestem ciekaw, czy ja tędy jakoś dam radę wejść. Powinno się chyba udać. Jest rzeczywiście dość stromo, co sprawę mocno utrudnia, żeby tu się dostać, ale może jeszcze skacząc damy radę. Popatrzcie, tutaj już są niedaleko. Jedna, druga formacja niebieskierki. A to pewnie jeszcze nie wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze wyżej ewentualnie może być. Jakby właśnie tam się dostać, to byłoby super, tylko że... Ale będę podrapana. Tylko że akurat z tej strony może być ciężko. No chyba, że tędy się przedostaniemy. Zaraz zobaczymy. Jeśli się tutaj nie da, to będę musiał po prostu poszukać innej drogi. A wydaje się, że tu jednak może być mały problem, a przynajmniej pewnie nie jest to najbardziej sugerowana droga do celu.
A może na upartego się uda wejść? Patrzcie, mamy to. Czyli tutaj miały być dwie niebieskierki obok siebie. A nawet mamy trzy. Cztery, proszę. No to ładnie się udało przejść. Niebieskierka. Albo zamarznięty płyn z maszyny. Genialnie, czyli rozumiem, że to będą wszystkie niebieskierki zdobyte. Jak najbardziej dało radę zebrać. Ekstra. No od razu możemy pójść po kolejne. Tak jeszcze patrzę, że z tej strony chyba była lepsza, łatwiejsza droga. Na razie zjedźmy. I właśnie gdzieś tam muszę ruszać, a przy okazji jak będziemy przechodzić przez te ruiny tutaj, my już je znamy, prawda? To są te łoskoty. Można by było ewentualnie zwrócić uwagę jeszcze na kompas, czy się coś nie pojawi więcej, jeśli chodzi o jakieś zapisy tekstowe, bo tych również chciałbym troszeczkę ponadrabiać, jeśli tylko się da. Aczkolwiek z tej strony to ja raczej już dokładnie się rozglądałem, kiedy tutaj byliśmy w ramach zadania, wykonując właśnie kolejnego questa. Od ciebie to ja zabierałem w ogóle skrzynię darmowych próbek? Tak, jak najbardziej. Tu możemy go tutaj zostawić w takim układzie. Chyba, że sprzedamy coś z modyfikacji. Nie za bardzo, bo wszystko jest na fioletowo. Tak się składa, że tędy przychodziliśmy już wcześniej też w ramach zadania, tylko że wówczas jednak nie szukałem tych niebieskierek, a tutaj gdzieś muszą być. Proszę bardzo. Jest też czujka. Ale kolejne formacje niebieskierek i są tutaj zaraz obok siebie. Zakopane w śniegu. Ta niebieskierka uszczęśliwi jakiegoś szamana. No powinna też ciebie, Aloy, uszczęśliwić. Bo jakby nie patrzeć, dzięki temu dostaniesz na przykład kolejny strój. Ostatni już w tym dodatku. Dobra, mamy 18 sztuk, czyli już nawet wystarcza, by sobie je odblokować. No to skoro jesteśmy niedaleko kupca, to myślę, że jeszcze do niego wrócimy. Wprawdzie muszę znowu tutaj zejść na dół, ale to nie jest duży problem. A od razu możemy sobie założyć, bo zdaje się, że ten ostatni strój to jest następna wariacja na temat stroju Karja. Zresztą przypomnijmy sobie, jak to tutaj wyglądało. Mistrzowski ubiór herbowy Karja, no właśnie. 16 niebieskierek. I to jest odporność przed ogniem. W takim razie teraz możemy sobie przejść od razu do modyfikacji. Wytwarzanie, modyfikacje ubiorów i ciekawe, czy w ogóle mi wystarczy. Zaraz zobaczymy. Tu jest odporność na ogień, 29-26%. Dobra. Dajemy to sobie tutaj. A przypadkiem coś też nie miało innego jeszcze tej odporności na ogień, a dodatkowo byśmy sobie dodali inne jakieś odporności. Nie, już teraz nie. Miałem chyba coś takiego, ale w międzyczasie się pozbyłem, dałem do czegoś innego, do innego stroju. A proszę. I to jest właśnie taka inna wersja tego stroju, zdaje się. Tym razem tak się prezentuje. No, przynajmniej dość podobnie to wygląda. Proszę bardzo. Więc możemy teraz podziałać. Akurat tutaj na tych terenach z rozszerzenia trochę też jest takich maszyn, które atakują nas ogniem, więc jakaś odporność właśnie przed ogniowymi, płomiennymi atakami może nam się teoretycznie przydać. Tutaj mimo wszystko przebiegnę pieszo, dlatego że do kolejnych formacji niebieskierek, jak widać, muszę tutaj wejść pod górę, a siłą rzeczy na wierzchowcu to wręcz nawet może więcej czasu nam zająć. Zwłaszcza tutaj, kiedy nie jest to jakaś uformowana droga. Wyraźnie wtedy nasz wierzchowiec, nasza maszyna zwalnia.
I to już będzie tutaj całkiem niedaleko, tak w ogóle. Ciekawe, czy też właśnie nie przypadkiem w tych górach. Ja spróbuję najpierw sobie wejść jak najwyżej. I stąd myślę, że się rozejrzymy. Także przy pomocy fokusa. Na górze wprawdzie niczego nie widzę, jakbyśmy tutaj zeszli. A może jednak tam po prostu się dostaniemy. No nie wiem już sam. Zawsze trudno powiedzieć. Raczej powinniśmy chyba tutaj wchodzić. Dlatego, że jak mapka pokazuje, to tak jakby tu gdzieś było. A może jednak tam właśnie dalej? Trudno stwierdzić. Ja chyba widzę tutaj te formacje niebieskierek. Ha, ciekawe. No bo rozumiem, że na przykład tutaj nie mam do tego szukać raczej. Trzymajmy się cały czas wyższych poziomów. No patrzcie, jest to jak najbardziej tutaj. Raczej poza tym, żeby zdobyć te niebieskierki, no to tutaj już byśmy się nie udawali. Ale teraz właśnie taka dodatkowa motywacja, żeby się tutaj wybrać i ostatnie złoże niebieskierki zdobyć. Z tej wyciekła spora ilość niebieskierki. Patrzcie, no tutaj to jeszcze nadal nie wszystko, ale raczej kolejne powinny być wciąż przed nami, prawda? Na przykład tutaj. Całe szczęście, że są niedaleko siebie. Okej, została ostatnia. Tutaj? Wygląda na to, że tak. Czyli widzicie, w tym momencie mam 7 niebieskierek, a kilkanaście potrzeba, żeby jeszcze jeden łuk sobie wykupić, więc podejrzewam, że w kolejnych misjach po prostu zdobędziemy tego więcej, dlatego że jeśli chodzi o te obszary tutaj, to już by było wszystko. Nie widzę więcej niebieskierek do zdobycia. Właściwie każdy teren już zwiedziliśmy, nie mamy tutaj czego szukać, ale to wcale nie znaczy, że nie mamy jeszcze niczego do zrobienia. Przede wszystkim pora zaprezentować wam cios przy zsiadaniu, który odblokowaliśmy sobie już jakiś czas temu. Możemy po prostu z wierzchowca zaatakować maszynę. Zastanawiam się, czy Lancoroga będziemy w stanie tak od razu załatwić. Jest też trofeum, które polega na tym, żeby 5 maszyn w ten sposób zniszczyć. Kolejne trafienie! Okej, udało się. Czyli na Lancoroga jak najbardziej to działa. Chociaż jak widać nie zawsze. O, na czujkę idealnie powinno zadziałać. Tylko nie wiem, czy ją teraz trafię. No, da radę jeszcze trafić czujkę. Powalone! Jak najbardziej. I dość szybko, myślę sobie, nabijemy ładnie. Od razu to trofeum. Tam kolejne lancorogi pouciekały. Wiadomo, że gdyby była silniejsza maszyna, to wówczas taki cios by jej od razu nie zniszczył. Dobra, dobra, dobra. Patrzcie, śmigacz też się odgryzł. To też swoją drogą jest inne trofeum, żeby ileś razy naprawić maszynę. Właściwie 5 chyba różnych typów maszyn, czyli zapamiętajmy, że naprawiamy teraz śmigacza. Jak widzicie, całkiem sporo okruchów metalu przy tym zużywamy. Więc to nie jest tak, że możemy sobie maszynę naprawiać w nieskończoność. Nie ma tak łatwo. Aczkolwiek całkiem przyjemna rzecz mimo wszystko. I można też sobie kolejne maszyny oczywiście naprawiać. Ach, nie dość szybko. Proszę bardzo, czy to już odblokuje trofeum? Bo chyba 5 maszyn pokonałem. Dokładnie, 5 ciosów przy zsiadaniu. Więc dało radę jak najbardziej. Możemy jeszcze to samo zrobić tutaj. I
Jeśli zaś chodzi o naprawę pięciu, czy tam sześciu, chyba pięciu typów maszyn, no to oczywiście tyczy się to zarówno wierzchowców, jak i po prostu dowolnej maszyny zdominowanej, która walczy po naszej stronie. Na przykład tutaj mamy demonicznego złomiarza, aczkolwiek demonicznych wersji maszyn chyba nie da się dominować. Już wydaje mi się tak przynajmniej, że tak to działało. A spróbujemy tego złomiarza pokonać. Raczej to te zwykłe maszyny mogliśmy dominować. I to już nawet wszystkie, bo tak naprawdę przecież odblokowaliśmy sobie już na etapie podstawki wszystkie te dominacje. Więc z tym nie ma najmniejszego problemu. A proszę, tam znowu walczy też nasza maszyna, tylko że to są wciąż śmigacze. Więc ja poszukam jeszcze innych typów maszyn. Spróbuję je podominować i też ponaprawiać. No dobra, spróbujmy tutaj zadziałać na przykład. Przywołam do siebie tego Lancoroga. I spróbuję go po prostu zdominować. Wówczas będzie można go naprawić, jak trochę zostanie zniszczony. Nie wiem, czy nie mogę tego oszukać troszkę. No to jazda. Po prostu atakując nieco. I wtedy właśnie naprawiając. To już się właściwie udało. I rozumiem, że policzyło jako naprawę, więc to samo muszę zrobić z kolejnymi typami maszyn. Tu mamy akurat demoniczną maszynę, więc nie mam co jej ruszać. Będę szukał dalej. Mieliśmy zdominowanego Lancoroga, no to może teraz pora na Długonoga. Też go przywołam. I znowu chyba najprościej będzie zastosować ten myk, żeby najpierw go zdominować, później leciutko zniszczyć i naprawić. Okej. Wybacz, muszę to zrobić. I teraz naprawiamy. Czuję, że jeśli mrugnę, powieki mi przymarzną do siebie. Więc to by było na tyle. Tam dalej, nie wiem czy jeszcze nie widziałem, a patrzcie, teraz nasz długonóg wejdzie do walki. Możemy w sumie zobaczyć, jak się spisze. Wow, wow. Chcąc, nie chcąc, to ja tutaj zaraz mogę tak czy siak oberwać od tych fal uderzeniowych. Dobra, może mu trochę pomożemy w takim razie. Ażby się prosiło. Dobra, Eloy, co teraz? Proszę bardzo. Teraz, żebym nie pomylił, ale spokojnie. Rozumiem, że ten po lewej jest po mojej stronie. Okej, teraz możemy wykończyć. No, uważaj, uważaj. Nawet nasza sojusznicza maszyna jest w stanie nam zrobić krzywdę. To teraz możemy ją na spokojnie też naprawić. Dobra. Szukamy w takim razie kolejnej maszyny, kolejnego typu właściwie maszyny do naprawienia i zdominowania przy okazji. No to co powiecie na Bysiora tym razem? Przywołałem tutaj go do siebie. Spokojnie, spokojnie. Dominacja będzie udana. Okej, i znowu zacząć od naprawy. Uspokoiliśmy go przy okazji. Tam w ogóle też jest zwykła, niedemoniczna czujka. Ale Bysior już zacznie atakować, więc tutaj narobi poważnych problemów. A szkoda, bo gdybym tą czujkę jeszcze mógł właśnie zdominować, to już by sprawę tak naprawdę załatwiło. A tutaj jednak teraz ciężko raczej o to. No właśnie, czujka została właśnie zniszczona. Ale swoją drogą tutaj rozjuszyły się te maszyny. I nie ma się co dziwić, bo to są takie maszyny stworzone na wzór byków. Więc te ich walki zawsze są całkiem efektowne, trzeba przyznać.
Ale, tutaj akurat tak się składa, że mamy kolejne maszyny i chyba będzie rozsądnie. A nie, bo to są demoniczne. Kurde, to szkoda. Bo można by było spróbować z kolejną dominacją. Chyba, że teraz się mi przytrafi na przykład biegun w roli wierzchowca. Ale niestety nie, mamy śmigacza. A akurat śmigacza to my już wcześniej naprawialiśmy. Potrzebujemy innej maszyny w tym momencie. Niestety, ale w kraju, czyli na tych ziemiach Banuków, kręci się sporo demonicznych maszyn. Dlatego po prostu przeniosłem się na tereny znane z podstawki. I tutaj udało się akurat tak trafić, że wzywając wierzchowca przybiegł biegun, którego możemy od razu też naprawić. Powinno przynajmniej przestać iskrzyć. No i to oczywiście wystarczyło do tego, żeby to w miarę proste trofeum sobie odblokować. Skorzystałem też z mapki w internecie, aby odnaleźć jeszcze jakieś zapisy tekstowe, których do tej pory nie znalazłem. Teraz muszę schodzić im z drogi. No i okazuje się, że w tym miejscu mamy rzeczywiście jakiś zapis tekstowy. Od razu wam to pokazuję i za chwilę sobie to odczytamy. Yellowstone jest do dupy. Ktoś, kto to napisał, chyba nie jest zadowolony, jak działa Yellowstone, więc możecie zapoznać się z całym tekstem, a ja tymczasem ruszam do kolejnego pominiętego notatnika. Tym razem wjechałem na tamę, możecie kojarzyć to miejsce z takiej nazwy Siwe Łowisko i z jednego z zadań o nazwie Zalanie bodajże. Tutaj, kiedy dojedziemy do samego końca, to rzeczywiście też możemy sobie coś przeczytać. Atak terrorystyczny w Beverly Hills. Więc też wam to pozostawiam do odczytania. Ja sam się z tym za chwilę też zapoznam. Żeby dostać się do kolejnego notatnika, no to będziemy musieli troszeczkę się wspiąć, patrząc na mapkę. Jesteśmy teraz w tym miejscu. No i tutaj właśnie kawałek wspinaczki nas czeka, przynajmniej jeśli od tej strony chcemy się tam na górę dostać. No bo ja zdaje się, że już tam byłem. Mieliśmy tutaj do zdobycia parę niebieskierek, nawet widać tutaj, że już są zebrane rzeczywiście. A to nie wszystko, bo dostajemy się jeszcze wyżej. I dopiero właśnie jak tutaj wespniemy się na samą górę, to powinniśmy mieć właśnie do czynienia z kolejnym zapiskiem, co zresztą już widać na kompasie. Proszę bardzo. Jakoś nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, a tymczasem mamy ostatnią wieczerzę u Lafayette'ów. Możecie też się z tym zapoznać, a za chwilę wyruszymy po ostatni zapis tekstowy, przynajmniej tutaj w tym świecie rozszerzenia The Frozen Wilds. W północnej części regionu jest jeszcze jeden zapis tekstowy i to będzie tutaj właśnie, niedaleko hangaru dronów. Zobaczmy. Ostatnia prośba. Zamarznięty arkusz pergaminu pokryty nierównymi kardżańskimi znakami. I to są wszystkie zapisy dotyczące świata. No czekają oczywiście jeszcze zapisy dźwiękowe czy zapisy z misji. No ale to wiadomo, że jeszcze wszystkich misji fabularnych nie ukończyliśmy. Więc jeszcze w tym odcinku to, co mi zostało do zrobienia, to rozprawić się jeszcze z paroma ogniarzami i lodowymi pazurami, żeby też zdobyć osiągnięcie z tym związane. A więc po pierwsze muszę pokonać jeszcze 10. lodowego pazura. Jak już to zrobimy, no to wówczas osiągnięcie jedno wpadnie. Później kolejne czeka za to, żeby pokonać 15 ogniarzy. Już też się postarałem o to, żeby 14 mieć na liczniku i pokonanie 15 też wam pokażę. Na razie jednak zajmijmy się tym lodowym pazurem, z czym nie powinno być dużego problemu, jak widzicie. Jeszcze kolejny atakuje, ale nim się już nie będziemy zajmować.
Proszę bardzo, wpada rzeczywiście trofeum za 10 zabitych lodowych pazurów. Ja tymczasem uciekam stąd, bo już nie muszę walczyć z kolejnymi. Pokażę wam może tylko, że tutaj byłem przy tym siedlisku lodowych pazurów, a do ogniarza polecimy sobie w to miejsce. Z tym ogniarzem jest tutaj o tyle trudniej, że jak pamiętacie, towarzyszą mu jeszcze dwie inne maszyny i w dodatku są to demoniczne maszyny, tak więc siłą rzeczy nie mogę ich niestety przeciągnąć na swoją stronę, co mocno by sprawę ułatwiło na pewno. I w rezultacie tak naprawdę trzy maszyny jednocześnie mnie tutaj atakują, co już mieliśmy okazję odczuć na swojej skórze w poprzednich odcinkach. Tymczasem jednak odłączmy przede wszystkim to działo naszemu przeciwnikowi. Mamy wyrzutnię min tutaj zaraz obok. Można by było po nią pójść, ale problem polega na tym, że tu jest pełno tych przeciwników jeszcze. Trochę ciężko będzie się jakoś poruszać w tym miejscu. Jeszcze te wybuchy też swoje robią. Ale okej, ja sobie teraz przygotuję miotacz lodu, żeby zamrozić tego ogniarza. Tylko najpierw muszę trafić. Odpowiednio długo się obok niego poruszać. Wtedy też będą oczywiście zwiększone obrażenia, kiedy będzie zamrożony. Szybciej. Za chwilę się może udać. Proszę bardzo, dało radę. Teraz bierzemy szybko bomby przywierające. Jak i najwięcej ich tutaj wypuśćmy. Nie zdążymy już ze zbyt dużą ilością, ale to i tak już powinno sporo zrobić krzywdy. Tak naprawdę moim zdaniem w przypadku ogniarza to jest najlepiej chyba z wyrzutnią lin zadziałać i go unieruchomić. Dobra, ogniarz załatwiony, a jeszcze z wyrzutnią min bym o tyle zaszalał, żebym pokonał chociaż tego tutaj przeciwnika. Mamy trofeum za 15 zabitych ogniarzy. Jeszcze z jedna mina by się przydała. Wypuśćmy to tutaj, no. Albo dobra, już po prostu go załatwimy, bo nie ma co tutaj kombinować. No, ale najważniejsze, że udało się, aby ich tutaj pokonać, bo to też były takie jeszcze zaległe osiągnięcia, zaległe aktywności, których chciałem się tutaj podjąć, zanim się z wami dzisiaj pożegnam. Udało się jeszcze przeszukać tego ogniarza. To by było tutaj na tyle. No i pożegnam się z wami w miejscu, gdzie w następnym odcinku będziemy mogli kontynuować wątek fabularny, czyli tutaj, gdzie mamy tą szczelinę. W tym miejscu mamy pomówić m.in. z Aratakiem i z Ureą, żeby ruszać dalej na te tereny jeszcze nieodkryte. A więc oczekujcie na kolejne odcinki z dodatku The Frozen Wilds. Na razie to będzie wszystko z mojej strony. Cześć!